The news is on TV. That's all for world news tonight. Coming up next, the local news. Dojima jest cicho, z surową ekspresją na jego twarzy. O nie! O nie! Hey, mind if I ask something? Tak? You aren't getting involved with any strange business, are you? Skąd takie kurde myśli, nie? This afternoon? Still bomb. Ale to nie była moja wina, to tylko mój głupi kumpel się wydurniał. Is there anything you're not... Teraz! Podejdź do telewizora, wsadź łeb w telewizor i będzie po wszystkim! Oczywiście, że nie. Chcecie zobaczyć magiczną sztuczkę? Boom! Well, it's just been nagging at me, that's all. Oh, what's wrong? Are you... Nie, nie, Nanako, nie kłócimy się, wszystko w porządku. Nie rób mi krzywdy. No, we're not having a fight. Ty nawet, kurde, nie wiesz, jak wygląda kłótnia, jak ty myślisz, że to, co stało się przed chwilą, to, kurde, zażynanie sobie gardeł. This isn't the police station. I agreed to look after you. So don't get yourself involved in anything that could get you into trouble. Don't worry. Got yes. That? And now, our weather forecast. Due to high pressure fronts from the west, that sunny spring-like weather will stay with us for a while. No i całe szczęście. Is this lady the one who decides the weather? Tak, tak, Nanako. To jest ona. Decyduje o pogodzie. Cause when she says it'll be sunny, it always is. W sumie aż dziwne, bo nie zawsze to, co powiedzą w TV, jest odzwierciedla to, co będzie podczas pogody. Znaczy, no, jak ja to powiedziałem? She's not really deciding it. Cicho, przyznaj na rację, nawet nie wiesz. Never mind. O, dobra, zmienił temat. The news continues i mimo tej ciężkiej atmosfery. Super! Udało się! Przeżyłem. Nie kłóćcie się! Przepraszam. Nod. Wybacz za to. Zabiłem atmosferę, czyż nie? Lepiej zabić atmosferę, niż zabić innego ludzia, czyż nie? Ktoś tutaj ma z tym wszystkim doświadczenie. Tak czy owak, no, save'niemy. I można powiedzieć, że gra już zaczyna się od teraz. Ile, kurde, już? Moment, zerknę tylko. Po 4 godzinach prawie gra się zaczyna. Let's go! Czujesz się przybity po wszystkim, co się dzisiaj stało? W sumie nie, chwila, jeszcze nie. Zobaczę w lodówce, co jest ciekawego. Nic, kurde, to była strata czasu. Strata moich 10 sekund. Ta. Go to sleep. No i git. Zaczyna się teraz prawdziwa gra. Tak więc no. A nie, jeszcze nie, przepraszam, dialogi. I wonder how Chia is doing. Too much stuff happened yesterday. I hope she's back to her usual self. Na nic jej nie będzie. Myślę, że spała jak kamień. O, o wilku mowa. Nie jestem futrzakiem. To tylko takie powiedzenie, kurde. Oh, morning. Hej. Spałaś dobrze? Żaden Jeff nie wszedł ci pod poduszkę? Oh, yep. I was out cold until this morning. Yes? Thanks for everything yesterday. Nie martw się. It's kinda embarrassing, you know? No bo oczywiście, jak ktoś odkryje twoją drugą stronę, to raczej też zbyt miłe przeżycie nie jest.
You two were right there to see my hidden feelings and all. Ale jednak z nimi też się biliśmy, więc no. Don't sweat it. The same thing happened to Yosuke, right? Mhm. So, what was it like? Pozwól, że opowiem ci wszystko szczegółowo. How should I put this? Oh, I nearly forgot. None of that happened when yours awakened. Nie zmieniaj tematu, powiedz jak to było z tobą. Could that be because you've got nothing to hide? No być może. Oh, so nothing happened. Widzicie? Gra mówi, że nie mam nic do ukrycia. To oznacza, wyszypujące bestie, że jak mówię, że nie jestem futrzakiem, to nie jestem. Well, I gotta agree that you seem like a pretty open guy. There's a funny air about you. I don't know. I guess that's what draws people to you, or something like that. Thanks. Czy to był komplement? Yep, it's a compliment. If you say so. No dobra, jako to, że to jest komplement, to go przyjmuję. Dzięki wielkie. Czyje ma kolory jak zielony kwadracik? Anyways. What's most important right now is to rescue Yukiko. Ale Yukiko jest jak czerwony kwadracik, więc nie wiem, czy chciałbym ją ratować, ale dobra. I'm dead set on coming. Remember, you promised. Chociaż może te kwadraciki tak naprawdę się ze sobą przyjaźnią, jak Yukiko i Chie. Dzyń, dzyń. Dzwonek dzwoni. Ja pierdzielę, Yosuke, ty się ogarnij. Któregoś pięknego dnia, kurde, ci się... Coś... kałuża ci się stanie między nogami. Tak? Thanks for saving me. No problem. Reksiu, uspokój się! Co ty tam smarkasz? Nie martw się, ale jak kurde padniesz, bo jesteś podatna na ogniste ataki, to niestety będziesz musiała trochę poleżeć. Ale revival bida zawsze będę miał. Kolejny social link. Tak więc no, też będę wszystko wyjaśniał w swoim czasie, no nie? Myślę, że jeszcze ten czas nie nadszedł, bo muszę kurde jednak zostawić coś na gadanie podczas lochów, nie? Tak więc no, arkana czyje to chariot? Nie wiem jak po polsku się... Może powinienem kurde ogarnąć polskie nazwy tych arkan? I determinacja w walce została polepszona i teraz ona może nas osłonić. Jeszcze nie zapytałeś Chie o jej informacje kontaktowe. Zapytam ją. Niestety nie masz wystarczająco odwagi. Ja pierdzielę, ja bym po prostu powiedział. Możesz mi dać swój numer? Ach, to jest do inwestygacji. You'll need this from now on, huh? Ta. W sumie jakbym zrobił New Game Plus, to bym bez problemu mógł o wszystko wszystkich pytać. Bo przenoszą cię twoje statystyki socjalne. Oczywiście, no. Yes. Po deszczowych dniach może stać się mgła. Musisz trenować... tak bardzo, jak tylko możesz, aż do tego momentu. Powinieneś pójść do June's Food Court w dni, które chcesz eksplorować inny świat. Tak więc no, to jest mniej więcej to, co powiedziałem, że jak nie uratujemy kogoś przed mgłą, to będzie game over. Trzeba tego pilnować. Afternoon. Kurde, co ty tam blaskasz, Ryksiu? Spokój! Nie, tutaj zaraz będą pytać. Chwila. O, Ryksio, no. Hello, good afternoon all. Jestem Mr. Condon. Twarz nauczyciel WF-u, czy tam physical education. Tak, to ma sens. Ale jako, że nikt nie uczy tutaj angielskiego, to ja będę wypełniał tę rolę. Nie bądźcie rozczarowani. Właściwie to spędziłem trochę czasu... za morzem. Jeden tydzień! Ale to jest wystarczająco, żeby nauczać.
Zacznijmy z bazami od bazami. Definitive Articles versus Indefinitive Articles. Definite się używa przed singular i plural noun i particular member of the group. I w innych miejscach indefinite używaj. O nie, kurwa! Czego? Ja nic nie wiem! Który jest definite article? D. Good job! You're correct! Jestem zajebisty! Znam się trochę na angielskim, nie? Jednak kurde potrafię tłumaczyć po chłopsku tą grę. To coś znaczy. Chwila. Reksio coś tutaj się... czegoś chce. Kurde, co chcesz? Nie widzisz, że ja tutaj mam kabelki na sobie? Spadaj. No. Ja pierdzielę, ruszać się z tym wszystkim na sobie to niemała katorga. Tak więc no, ważne jest to, że odpowiedziałem na pytanie i dostałem plus do wiedzy. Tak więc no, tutaj social staty oczywiście wracają, nie? Tak, no, nareszcie, dziękuję. Dobra, no i to mniej więcej zaczynając od dzisiaj będziesz mógł spędzać czas jak chcesz i tak dalej. I pamiętaj, żeby uratować tą osobę przed tym, jak będzie mgła, bo jak nie, to dostaniesz w łeb. Dobra, więc tak. Status. Mój status. Switch info. I tak, tutaj mamy nasze social staty. Oczywiście inne rzeczy wypełniają inne staty i tak. Tak jak będę ja robił siebie, to tym razem nie będę raczej zbytnio odzwierciedlał siebie, tylko będę skupiał się maksymalnie na odwadze, wiedzy i ekspresji. I diligence też tam do drugiego levela będę musiał upnąć, bo to mi się przyda. I understanding to tam walić, to nigdy mi się do niczego nie przydało. Otóż niektóre social linki są poblokowane przez te social staty, co jest wkurzające, ale hej, może ze 2, ze 3 tylko są, które chciałbym zrobić, są poblokowane. Tak więc no, będziemy robić to w ten sposób. I tak, i czyje? Proszę bardzo, nie, zaraz, kurde, persona oczywiście. Okej, więc tak, czyje jest podatna na ogień, jest odporna na lód, skupia się bardziej na fizycznych atakach i będzie, ma buffy od zwiększania ataku, chyba nie nauczy się Matarukadzy chyba, ma tylko ten jeden i będzie miała też lodowe ataki. Tyle, że takie buty z nią są, że Max nauczy się bufuli i ma buffu i będzie miała to przez resztę gry, nie będzie miała nic lepszego. Z jednej strony trochę chujowe, ale z drugiej strony jak przeciwnik ma słabość na lód, to słaby atak nawet się kurde przyda, właśnie to jest piękno tej serii, jak i ogólnie Shin Megami Tensei. Dobra. Tak więc to, co dziś będziemy robić, pójdziemy się przyszykować na loch i pójdziemy go przechodzić. Więc to było tutaj. Więc tak, co powinienem sobie kupić? Ile mam kasy przy okazji, ponieważ no, kasa w tej grze jest bardzo, bardzo ciężka do zdobycia. Zawsze masz jej mało, a wszystko kosztuje od groma. No nie, pieprzone akcesorium od zwiększenia ci HP o 10% kosztuje chyba ze 100 tysięcy jenów. Nie ma mowy, żebyś mógł to sobie kupić. Przy okazji. Zapiszę. Okej. I tak, na co powinienem wydać moją kasę? Chyba bardziej na przedmioty leczące, nie? Unos momentos, jaki Chie ma ekwipunek? Oczywiście nie mogę zobaczyć! Chwila. Equip! Dobra, letter shoes. 38,94. O, chainmail już ma, dobra, zajebiście. I te akcesoria oczywiście są na razie bezużyteczne, bo nic nie robią. Przynajmniej te domyślne, które mamy. Dobra. Najważniejsze.
jednak trzeba kupić przedmioty leczące. Mam nadzieję, że będzie ten, jak to się nazywało, do teleportacji, do wyjścia, na wszelki wypadek to sobie ponakupywać. O, nowe rzeczy mają, dobra. Nie macie, kurde? Nie, jest, go home, to jest to, dobra. Ze 4 kupię, żeby było. I... ta. Zawsze jakieś główienko przeciwko truciźnie się przyda. Dobra. Czy ja mogę coś posprzedawać? Spróbuję coś sprzedać. Nie jestem pewien, czy dostanę dużo za to pieniędzy, ale hej, zawsze będą jakieś grosze, nie? Tak, tak, wiem, wiem. Już o tym mówiłem. Sprzedaj przedmiot. Ta, dużo kurde na tym zarobię, nie? On będzie mógł zrobić nowe rzeczy, które mi będzie sprzedawał za ogromną cenę. Lizard Charm, co to jest? Magia o 1 zwiększona. Nie, to nie opłaca się ogólnie kupować akcesoriów. Siła o 1, amulet. Kondycja o 1. Nie opłaca się kupować. Kurde, 3000 jenów tylko za... żeby mieć jedną statystykę plus 1, to... już lepiej, kurde, znaleźć coś na tym w dziczy. Że tak powiem. Ale tak czy siak, akcesoria tutaj są kompletnie... pogmatwane. Kurde, jak znajdziesz takie jedno akcesorium, to najwyżej je sprzedasz za 300 jenów. Nic więcej. Jasnej, ciasnej. Zdobywanie pieniędzy w tej grze jest w cholerę trudne. I tak, chodźmy do Junes, bo jestem już gotów. Let's go. Fajne jest to, że jak wciśniesz kwadrat, to możesz się tak jakby teleportować do miejsc, nie? Nie musisz łazić. To jest bardzo wygodne. I tak, wygląda na to, że wszyscy są tutaj. No, jest nas bardzo dużo, nie? Wejdźmy do TV. Let's go! Tak, tak więc w tej grze nie ma czegoś takiego jak zmęczenie. W sumie to może zanim cokolwiek powiem, będę płakać. Bym płakał, jeśli byście się nie pokazali dzisiaj. Nie ma czasu, żeby wytrzeć moje łzy. Okej. Chodźmy uratować tą zagubioną dziewczynę. Zabiorę was do zamku. Daj mi znać, kiedy jesteś gotów, sensei. Jak ja lubię, kiedy tak do mnie mówisz. Dobra. Chociaż może jak już będę o tym gadał, to zacznę gadać, jak będę łaził po tych dungeonach. Wtedy jest najlepszy moment. Dobra. Błagam, nie miej żadnych dialogów, tylko po prostu połącz moje persony. Tak, tak, wiemy jak to działa, nie? Dobra, więc... tak, wiem jak to działa, przestań! Normal Fusion. I możemy łączyć nasze persony. Tutaj Triangle Spread też mamy. To jest bardzo... też bardzo pożyteczne. I Fusion Forecast, to jest kurde zarąbiste. Otóż... są dni... właściwie to... A dziękuję za zapytanie o Fusion Forecast. Persona urodzona przez fuzję może dostać dużą umiejętności zależnie od dnia, w którym fuzja została zrobiona. Rezultaty i kondycje... rezultaty i... ten... cholera, znowu to słowo. Conditions. Wiem, że wcześniej go powiedziałem, ale... conditions... warunki, o! Warunki są inne z dnia na dzień, ale i mogą być zobaczone w Fusion Forecast. Czasami mogą być też niespodziewane rezultaty, więc pamiętaj o tym, żeby spojrzeć na twoje fuzje, zanim cokolwiek zrobisz. Dzisiejszy Fusion Forecast. Nie ma nic, ale dostaniemy bonus statystyki, a jutro, jeżeli użyję persony z... Arkany Magika fuzji, to dostanę Zio. Czyli tak.
Należy sprawdzać to od czasu do czasu, nie? Oczywiście Fusion Forecast jest już z góry ustalony w całej grze, no nie? Nie ma czegoś takiego, że randomowo się dzieją takie rzeczy, więc można równie dobrze w internecie zobaczyć, co kiedy będzie się dziać, no nie? I ustalić sobie konkretny dzień, w którym będziemy robić fuzję. To jest bardzo przydatne. Ale dobra, zobaczmy, co takiego mogę sobie zrobić. Zobaczmy. Nie podoba mi się zbytnio. Chwila. A Izanagi. Moikane i szparag, ale szparaga już mamy. Wezmę triangle spread. Valkyria. Nie, mamy za mały level, więc nam to nie ma nic do roboty, nic nie zrobimy. Najlepiej poczekać jeszcze trochę, aż person nam trochę dojdzie i wtedy zrobić fuzję. Bo jest właściwie taka jedna persona, którą chciałbym dostać, ale chyba mam zbyt mały level jak na razie. Dobra, chodźmy do zamku Kinkiko. Okej. Proszę powiedz, że dasz mi jeszcze jakieś przedmioty dodatkowe. Bądź grzecznym misiem. Mgła tutaj nigdzie się nie wybiera, więc... Ale powinniśmy i tak się pośpieszyć. Dowody? Nie słyszałem o takim jedzeniu. O, właśnie. Proszę, weź to. O, dziękuję! Go home! O, to nam się przyda. Jeżeli jest zbyt ciężko, by powrócić, użyj tego. Będziemy tego używać od groma. Dzięki, Teddy, jesteś zarąbisty. Przy okazji, nie masz tam jeszcze niczego w twoim pustym łbie? Nieważne. Dobra, let's go. Bądź ostrożny. Tak więc no. Czy my będziemy od pierwszego piętra zaczynać? Serio? Kurwa, od pierwszego zaczynamy. Sensei, mogę cię trochę poprzeszkadzać? Droga tutaj jest inna od wczoraj, więc to miejsce może być trochę tricky. Tam z siebie wszystko, by pamiętać, gdzie wchodziliśmy, więc nie spróbuj się gubić, sensei. I no, im bardziej eksplorujemy, tym większa część mapy nam... O. Tak czy inaczej, niczego nie czuję w tej strefie. Jeżeli pójdziesz dalej, być może coś znajdziesz. Bądź ostrożny i idź do przodu. Tak więc no, tak jak wiadomo, nie? Im bardziej, kurde, będziemy chodzić, tym więcej mapy zobaczymy. Będzie git. A jako, że tu przeciwników nie ma, to może jakieś skarby poznajdujemy. I w sumie tak, to jednak pierwsze piętro jest losowe chyba. O, kurde, ty z... Kłamco jeden, Teddy! Okej, dawaj, dawaj! Nie przestawaj! I tak, dobra, więc może trochę czasu o tych lochach powiedzieć, nie? O, fuck, nie zmieniłem jej taktyk! Ale dobra, teraz to zrobię. Ile już nagrywam? Zaraz 2 godziny będą. Change Battle Tactics, Chie, Direct Commands i git. Tak, już wszystko zrobione. I tak, tak więc jeżeli chodzi o eksplorację dungeonów, nie ma w tej grze czegoś takiego jak zmęczenie. To znaczy, w sumie w Personie 3 tak jakby, przynajmniej Portable, też zmęczenia tak jakby nie było. Mogłeś tam łazić po Tartarusie ile chciałeś? O kurwa. Nienawidzę łazić. Nienawidzę atakować przeciwników w tej grze. Nigdy tego wyczuć nie mogę. Tak czy owak, no. Jako, że nie ma... Kurwa! Już kurde coś się jebie! Czyż to nie piękne? Ty. W sumie czemu by fizycznym ich nie załatwić? Tak, powinniśmy to zrobić. Więc tak, jako że nie ma czegoś takiego jak zmęczenie tutaj, to trzeba jakoś inaczej, jakby to powiedzieć... o! Coś tam w OBS-ie się nie tak było. Chwila, już wszystko w porządku, okej. Dobra.
jako że nie ma zmęczenia w tej grze, to trzeba jakoś inaczej podciąć skrzydła dla gracza, czyż nie? Więc tutaj tak jakby naszym powerem jest SP. Jak SP nam się skończy, to jesteśmy w dupie. Tym bardziej dlatego, że bardzo ciężko jest ogarnąć SP, no nie? W sensie, że zregenerować, więc trzeba uważać na to. I przy okazji też nie ma też limitu co do eksploracji dungeonów. W niektórych może, jak dojdziemy do jakiegoś momentu, to będzie taka jak, tak jakby ślepa uliczka, no nie? I byśmy musieli tam trochę poczekać ileś tam dni, czy tam może będziemy mogli coś od razu zrobić i droga nam się odblokuje, tak czy siak, no. Większość lochów można ukończyć jednego dnia i to właśnie trzeba zrobić. Ponieważ jak tego się nie zrobi, to po prostu będzie marnować się dużo czasu na te lochy i będzie miało się mniej czasu na social linki. To będzie trochę dupne, ale hej, to jest wykonalne. Tak więc no, dzień, jeden dzień najlepiej, coś tam dwa, trzy. Nic się nie stanie, ale lepiej, żeby kurde... Ja pierdzielę, przepraszam bardzo. Na zdrowie, dziękuję. O Holender, chodź tu. Tak więc, no. Będziemy po prostu starać się kończyć wszystkie dungeony jednego dnia, albo najszybciej jak to tylko możliwe. No bo czasami też RNG w tej grze może po prostu nas zrąbać i coś pójdzie nie tak i trzeba będzie uciekać i przeregrupować się. Tak więc, no, to też może być, kurde, tym, niestety, jakby to powiedzieć, możliwością. Soul Drop, zajebiście. W sumie to jak grałem w tę grę po raz pierwszy, to nie wiedziałem, że Teddy nam te wszystkie przedmioty daje. Nawet z nim nie gadałem. Po prostu biegłem przed siebie, trzeba ratować Kinkiko! Bo zaraz zaliczy jakiegoś hot stada. Oto jest tip sensei. Cienie mają różne rozmiary i tak dalej. Im większe, tym silniejsze są, więc bądź ostrożny, kiedy z nimi walczysz. Także podczas walki możesz zobaczyć cienie, które są mniejsze albo większe. Oczywiście większe są silniejsze, więc spróbuj je pokonać jako pierwsze. Czy zrozumiałeś wszystko? Tak, zrozumiałem. Nie dzięki. Alright, let's get going. Tak więc no, czuję kogoś za tymi drzwiami. Serio? Chyba boss nam się szykuje. Ale to nie jest coś, czego nie możemy ogarnąć. A nie, dobra. Kinki. Yukiko? Yukiko-san, are you all right? Ona wygląda jak księżniczka Peach. Yukiko, what's wrong? No i bicza zwariowała kompletnie. Oh my, special guests. I wonder how they'll play into all this. Things are really heating up. Okie dokie, I'm going back to hunt for my Prince Charming. Oh, where could he be? Nie powiem. This place is huge. It's so exciting, but it makes it so hard to find him. Oh, maybe he's playing hide and seek in the fog. Ready or not, here I come. Aleś sobie. Let's go further in then, shall we? Nie jakbyśmy mieli jakiś inny wybór. What the hell is this? Dobre pytanie, ja kurde zielonego pojęcia nie mam. Yukiko? Who are you? To jest Yukiko. What are you talking about? I'm Yukiko. And Yukiko is... Kurde, czy jej nie nauczyłaś się po swoich problemach? No, don't tell me. Are you? Yes. Where's the real Yukiko? What's with these voices? The
shadows are getting agitated. O nie. Well, I'm off again. You better be waiting with bells on, my dear prince. Let's go, kurde! Nawet nie wiesz, jak mocno złoję ci dupę. Hey, wait! That clearly wasn't the real Yukiko. It had to be... No, co ty nie powiesz? Kurde, kabelki, spadać! It must have been the other part of herself. So it's just like what happened to us. Mhm. But I don't think she was excited for nothing. The real Yukiko wants to show us something. I can feel it. It's hard to explain. It seems like she has a strong connection to this castle. Co ty nie powiesz? Może to nazwa tego zamku to pokazuje? Yukiko's Castle. Yukiko! Debilko, nie uciekaj! Hey! Not again. Damn it, we told her not to run off on her own. Velma, stój! Okej, nie było tak źle. Myślałem, że tutaj coś nas zaatakuje, ale całe szczęście tak się nie stało. Zresztą nawet jakby nas zaatakowało, to jestem kurde gotów. Mam kij do golfa! Mimo tego, że nie umiem grać w golfa. You don't know me, bitch! You don't know me! Słyszysz skądś głosy. Hihihi! Mój książę wkrótce do mnie przyjdzie. Hihihi! Zawsze będę czekać. Za zawsze i zawsze. Słyszę głosy, ale jedyne co tutaj wyczuwam to cienie i wy. Sensei i cienie. O, proszę bardzo. Śnirk. Hej, sensei, słuchaj tego. Kiedy atakujesz cienie od tyłu... No, to już tłumaczyłem, nie? Trzeba być ostrożnym. Sensei Sensational Advantage. Je. Cicho sieć, kurde! Ty i te twoje kiepskie żarty, których nawet przetłumaczyć nie mogę, bo są zbyt specyficzne. Oh shit. Dobra, dostałeś w łeb. Trzeba uważać, jak cienie tak się świecą. To znaczy, że są silniejsze. Byłby jaja, gdybym padł. O kurwa. Jaką masz słabość? O nie. Nieprawda! Nawet kurde... Jak to prawie skończono? Nawet kurde... Ile on HP ma? W takim razie... Zobaczymy, czy na tobie działa Zio. Uhuhu! Tak się kurde rozwala dzieci, prądem! A przeciwnicy, jak widzicie, mogą też dostać oszołomienia. Co jest bardzo przydatne dla nas, jeżeli my atakujemy, i niezbyt przydatne, jak nas atakują. Jeszcze kurde się w to bawisz! Dobra. Dobra, skill Zio. Nie wiem, na co stać te głupie bachury, więc lepiej się na nich też trochę skupić. Bzyt, bzyt! Mam nadzieję, że wkrótce go rozwalimy. Wiedziałem, że do tego dojdzie. O kurwa, 47! To nic, wszystko mam pod kontrolą. O, zajebiście, wielkie dzięki Chie. I przy okazji fizyczne ataki są takie trochę ale jako że Chie nie ma niczego innego, to będziemy tym atakować. Zgadnijcie co? Yes! Yeah!
Nie ma to jak rozwalić głupie dzieci. Podczas słonecznego dnia.